Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Zobaczcie, mam na sobie kurtkę, którą wczoraj kupiłem w TK Maxie. Tak się ona, nie wiem czy prezentuje, ale wygląda troszeczkę jak taki napompowany balon. Oto jest ta z kurtek, która się zakłada przez głowę, ma tutaj taki duży zamek z boku i ma dwie ogromne kieszenie, jedna z przodu i jedna na brzuchu. I powiem wam, że są one naprawdę ogromne na pół kurtki, bo zmieściły wszystkie rzeczy, które normalnie noszę w plecaku, więc jestem zachwycony. Bo ja jestem nieprzyzwyczajony do noszenia toreb, ja zawsze wszystko gdzieś tam, prawda, próbuję upchnąć w jedno miejsce, żeby nie nosić po kieszeniach. A tutaj po prostu wszystko mam, tutaj mam ładowarki, kable, torby, wszystko się zmieściło. Łącznie z kamerą. Dzisiaj wstałem wcześniej rano i zaplanowałem sobie dzień, jest dopiero po 8. Pierwsza rzecz na mojej liście do zrobienia to kupienie kartek urodzinowych i imieninowych. I kupiłem kartki, o! Nie mam! Mój kolega ma urodziny, to jest kartka dla niego. Więc ja myślę, że Tomek tą kartkę dostanie, wcześniej dostanie tą kartkę niż obejrzy, więc nie będzie wiedział, co dla niego. A tu mam urodziny dla urodziny i dwie imieninowe dla dwóch moich cioć, więc tutaj bardziej w art. Ja nie lubię takich kartek śmieszno wydziwianych, wolę takie klasyczne, więc zawsze wybieram obrazy. Nie mam Galerii Narodowej pod nosem, bo tak to bym kupił w Galerii Narodowej. Kupiłem w Tesco, też są fajne. Co jeszcze kupiłem w Tesco? Dużo pomarańczy, bo mi się skończyły. Mam cztery takie wielkie siatki i dopiero później mi się przypomniało, jak już to niosłem w rękach, że mam torbę ze sobą, ale ja tak rzadko noszę w ogóle torbę, więc po prostu zapomniałem. Zaraz muszę to wszystko przepakować. A moja kurtka to, słuchajcie, bezdenna. Tu jest wszystko, tu są po prostu słuchawki, baterie, po prostu klucze, portfele, kable, no wszystko po prostu. Ona zmieściła po prostu wszystko, więc jestem z niej bardzo zadowolony, jest poza tym super lekka, nie wiem czy jest wodoodporna, nie sądzę. Ale właśnie jak na taką pogodę, taka sucha nijaka, to jest świetna. Przepraszam, jeszcze zawsze śmiało mnie. Jaki plan na dzisiaj? Zobaczymy. Bo pogoda średnia. Myślałem sobie, żeby może pojechać na Clontarf na plażę, bo dawno tam nie byłem i poszedłbym sobie na fajny spacer, bo muszę sobie przygotować buty, bo tam będzie trochę mokro. Natomiast no zobaczymy. Na razie idę wypisać kartki i idę na pocztę kupić znaczki i to chcę wysłać dzisiaj. No to jest troszeczkę jeszcze wcześniej na te kartki, ale po prostu wolę mieć wcześniej i mieć z głowy. Poza tym następna rzecz, która mi się szykuje, to kartki wielkanocne, więc będę musiał coś szykować, szukać. Tutaj jest ciężko z kartkami wielkanocnymi, bo tutaj w Wielkanoc tu królują misie, kaczuszki i takie rzeczy w balonikach biegające po łące. A ja bym raczej wolał coś takiego klasycznego, nawet niech to będzie pisanka albo coś, ale żeby coś ładnego. Wiem, że parę lat temu naprawdę nic nie było do tego stopnia, że sam kupiłem twardy taki papier biały i sam naszkicowałem dużą jajkę na środku w dekorację i po prostu wypisałem życzenia i zrobiłem je sam, bo nie było po prostu na czym się skupić, na czym oka zawiesić, pomimo że są tutaj całe dwa sklepy z kartkami od góry do dołu, ale nic takiego fajnego. Więc jeżeli nie kupię nic w Galerii Narodowej, to albo kupię coś z Irlandią i wyślę po prostu z widokiem irlandzkim, albo po prostu znowu coś wymyślę i może sam zrobię. Zobaczymy, ale to na później. Bo Wielkanoc jeszcze ponad miesiąc chyba do Wielkanocy, nie? 19 kwietnia w tym roku, jakoś pod koniec kwietnia. Więc jeszcze mam trochę czasu. Dobra, słuchajcie, bo ja zacząłem ziewać. No wcześniej wstałem. Jak macie wolę, też wstajecie o 7, to chore jest, nie? Z przyzwyczajenia. Zbieram się, piszę szybko życzenia. Biegnę na pocztę. Poczta chyba od 8, więc powinna być otwarta. Jeszcze sok wycisnę, w międzyczasie napiję się soku i coś będę sobie dalej organizował.
wpadłem po drodze do Lidla, zrobiłem szybkie zakupy. Powiem wam, że pogoda jest coraz gorsza, byłem już prawie w Dublinie, ale tak strasznie lało. I teraz też pada i coraz mocniej pada, więc nie było sensu iść na jakąkolwiek plażę, bo to jest potem mało przyjemne chodzenie po mokrym piachu, wszystko brudne, wszystko mokre, więc nie ma sensu. Stwierdziłem, że pojadę może na plażę później, jak się zrobi pogoda, jak się może w 2-3 godziny wypogodzi, to się przejadę, bo chciałbym się przejść. Wiecie, że plaża to jest my things i po prostu chciałbym. Natomiast, słuchajcie, to jest takie ciepłe, mega jestem zadowolony bardzo. Po prostu zakup tygodnia, bardzo, bardzo fajna kurtka. A zrobię wam szybki haul, pokażę wam, co kupiłem w Lidlu, bo wpadłem na chwilę i kupiłem parę owoców. Jest taki zapach truskawek w moim samochodzie, tak niesamowicie mocny, że po prostu zwariuję zaraz. I muszę teraz to otworzyć i zjeść, zanim dojadę do domu, to pewnie zjem sobie kilogram, ale mam ogromną ochotę. No a przy okazji zobaczycie moje zakupy z Lidla. Dobra, pokażę wam, nie wiem czy jak mnie widać, bo się nie widzę. Czekajcie, tu się widzę, tu się nie widzę, ale to jest panoramiczna soczewka, więc powinno mnie widać, powinno być mnie widać w everywhere. Słuchajcie, co kupiłem w Lidlu? Kupiłem truskawki, o czym już mówiłem. Słuchajcie, takie, kilogramowy boks. Boże, słuchajcie, jak pachną, zaraz je zjem. Po prostu muszę zaraz zjeść, bo są po prostu... Zapach mnie oszołomił, jest po prostu cudne. Nie wiem, ile kosztowały, po prostu tak pachniały, że wziąłem. Mam taką sałatkę gotową, bo jestem leniwy i jak mam kupować te wszystkie składniki, kroić i siekać, a potem myć, to wolę kupić taką gotową. Dzisiaj nie mam ochoty na takie samodzielne mycie i robienie. Czasami to robię, ale czasami nie. Mam raspberry i nie wiem, jaki jest raspberry, zapomniałem. Jeżyny, kupiłem jeżyny. Mam ser camembert, zielone oliwki. Ja kupuję, jak w Lidlu jest grecki tydzień, to tam są takie właśnie te duże oliwki w takich wielkich słojach. Zawsze kupuję takie słoje. A no dzisiaj nie było, więc mam takie normalne, te mniejsze, ale bardzo je lubię. Co mamy? Mamy winogrona, bo dobrze mieć winogron ze sobą, bo jak macie ochotę na jedzenie, to jest taki wasz snack. On jest słodki, podnosi cukier i jest super. A jak jesteście głodni i u was łapie głód, to zaraz po prostu najlepiej to McDonald's albo coś takiego super, wiecie, niezdrowego. Więc wziąłem winogrona. Mam precla. To jest precel? Precla, tak? Czy obwarzanek? To się obwarzanek chyba nazywał. Mam jajka, wafle ryżowe i jak to się mówi? I smoki salmon, i smoki salmona, czyli już widzicie, że będę jadł wafle ryżowe ze smoki salmonem, z połczeksami na wierzchu, będę mieć winogrona na snack, w dodatku poukładam sobie oliwki dookoła, posypię troszeczkę sałatą, może to zrobię na bajglu, na preclu może. I mam ser, bo mam ochotę na ser i raspberry, bo mam ochotę na raspberry, a truskawki, bo pachniały, także zaraz oszaleję. Więc tak wyglądają moje zakupy z Lidla. Bardzo lubię Lidla, bo wydaje mi się, że jakość rzeczy z Lidla, aż mi ślinka cieknie od tych truskawek, że jakość rzeczy w Lidlu jest po prostu mega. Jak jadę do Tesco, czy do Super Value, czy do Centry, to nie są takie... Jakość rzeczy w Lidlu jest po prostu dużo, dużo większa. Poza tym tam wydaje mi się, że ceny też są naprawdę niższe niż wszędzie. W Aldi, szczerze mówiąc, nigdy nie byłem, bo nigdy tutaj... Ja nie wiem, gdzie tutaj jest jakieś Aldi. Lidl jest blisko mnie koło domu, dlatego tam jeżdżę. Jest wygodnie, jest duży parking, a Aldi mi to jakoś nie po drodze, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast to są bardzo udane zakupy i zaraz będę to wszystko jadł. Nie ma nic lepszego niż plaża. Wiecie, że ja cały czas na tej plaży, aż to tak już nudne, nie? Tylko plaża i morze. Ja uwielbiam plażę. Słuchajcie, jestem w Britas Bay, nie ma wiatru w ogóle. Plaża jest ogromna i zobaczcie, nie ma nikogo. Pusto, cała plaża jest dla mnie. Mogę się drzeć, tańczyć, śpiewać. O, krzesełka też nie ma. Jest po prostu przepięknie, cudownie, fantastycznie.
Patrzcie na niebo, jakie się robi różowe, przepiękne, w ogóle w koło, całe niebo wszędzie robi się różowe, czyli zimno będzie bardzo zimno, bardzo, bardzo zimno. Jejku, jak pięknie, patrzcie, normalnie wszystkie odcienie ciepła, pomarańczu, złota, żółci, różu, coś pięknego. Jaki przepiękny zachód słońca mi się trafił dzisiaj, sami widzieliście. Po prostu przepiękne różowe niebo, coś pięknego. Bardzo mi się udało, bardzo się cieszę. Piękne zakończenie dnia, piękny zachód słońca, piękna plaża, morze. Pogoda super po prostu. Jaka cisza, oprócz mnie drącego się do kamery. Pusta plaża, cała moja, jak zwykle. Zresztą pewnie zauważyliście, że na większości moich spacerów po plaży plaże są puste i to nie dlatego, że wybieram takie puste plaże, bo nie zawsze. Są oczywiście takie rzadko uczęszczane, ale Brita's Bay jest popularną plażą. Natomiast staram się być w takich godzinach, kiedy nie ma nikogo i mam święty spokój i całą przestrzeń dla siebie, bo jest przepięknie.